Hej kochani, nazywam się Marta i jestem w ciąży bliźniaczej, dwujajowej i chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć, co się wydarzyło w ciągu 21 i 22 tygodnia ciąży. Prawdopodobnie najfajniejszym wydarzeniem tych tygodni było Gender Reveal Party, co pewnie po polsku będzie brzmiało jako przyjęcie ujawnienia płci dziecka, dzieci. Jest to bardzo fajna impreza amerykańska, na której ludzie się gromadzą i przyszli rodzice ujawniają płeć dziecka. Można to zrobić w różny sposób. Widziałam różne fajne pomysły na Pinterestie i w internecie. Na przykład w kartonie. Widziałam różne fajne pomysły w internecie i na Pinterestie. Na przykład w kartonie są nadmuchane balony z helem i w momencie, kiedy przyszli rodzice otwierają pudło, te balony do góry się unoszą i albo są różowe, albo niebieskie. My wybraliśmy tort. Tort był biały z zewnątrz, a wewnątrz miał kolor niebieski, czyli po prostu znaczyło to, że mamy dwóch chłopców. Mniej przyjemnym wydarzeniem tych dwóch tygodni było przeziębienie. Niestety mój mąż przyniósł z pracy bakcyla. Bolało nas gardło, trochę smarkaliśmy. On na szczęście to przeżył trochę gorzej, ja przeszłam to trochę lepiej. Oczywiście w trakcie ciąży musimy się kurować naturalnymi metodami, więc próbowałam zjeść ile czosnku wlazło i co jeszcze? Aha, i piłam dużo herbaty z cytryną. Kupiłam sobie herbatę bez kofeiny i dużo cytryny. No i w sumie przeszło po 3 dniach mniej więcej. Wzięłam może jedną tabletkę Tylenolu, ponieważ pani doktor powiedziała, że przydałoby się na początku infekcji. Następnym wydarzeniem tych 2 tygodni było to, że zapisaliśmy się do szkoły rodzenia. Zawsze mi się wydawało, że szkoła rodzenia to jest taka porządna szkoła, do której się chodzi na przykład co tydzień, robi się notatki, ma się jakieś egzaminy. Tak niestety nie jest. Jest to tylko jedno spotkanie, na którym przyszli rodzice dowiedzą się wszystkich rzeczy. Nie wiem, jak się można dowiedzieć wszystkiego w ciągu 4 godzin. I też dla mojego spokoju ducha znaleźliśmy dulę, która będzie do nas przychodziła raz w miesiącu do porodu, po czym będzie z nami też w trakcie porodu, obojętnie czy to będzie cesarka, czy to będzie naturalny poród, oraz do nas przyjdzie jeszcze raz po porodzie, pomóc z karmieniem i z ogólnymi takimi rzeczami dziennymi. Rzeczy, które mi się przydały w ciągu tych 2 tygodni najbardziej, to tutaj mam przygotowane szczypczyki, bo trochę już mi się ciężko schylać, oraz poducha ciążowa. Poduchę ciążową kupiłam sobie już na początku ciąży, bo wyczytałam, że w ciąży bliźniaczej może się stać, że będzie mi się źle spało dosyć szybko. Na szczęście śpi mi się dobrze, ale też się zdążyłam przyzwyczaić do tej poduchy. Poducha to jest taki wielki rogal. W instrukcji pokazane było, że można spać na różne sposoby. Pierwszy sposób, który preferuje chyba większość kobiet, jest umieszczenie rogala pod głową, tak jak poduszkę. Ja jestem przyzwyczajona i rozpieszczona przez moją poduszkę ortopedyczną, więc ten rogal zupełnie pod głową mi nie odpowiadał, ale wymyśliłam sobie, że mogę go obrócić. Więc tą część otwartą mam po prostu tutaj z przodu i z tyłu, a ten dół rogala mam między kolanami i to też pomaga fajnie w pozycji spania na boku. Mam zamiar nagrać osobny filmik dotyczący bólu pleców i przeżyciami z tym związanymi, ale dzisiaj mogę już wspomnieć, że staram się zapobiegać bólowi ciąży, który pewnie mi będzie towarzyszył w następnych miesiącach. Zaczynają mnie już boleć plecy, co dziwne, nie na wysokości lędźwiowej, ale przy łopatkach. Związane pewnie to jest z przybieraniem na wadze. Boli mnie przede wszystkim lewa łopatka, żebra, no i mam dosyć spięte i bolące barki. Chodzę na basen, na terapię fizyczną, do kręgarza, do chiropraktyka kręgarza, to chyba tak się mówi też po polsku. Na masaż tak raz w miesiącu, żeby się trochę rozpieścić. No i staram się trzymać proste plecy, no i siedzieć prosto. Na dzisiaj byłoby to na tyle. Do zobaczenia w następnym filmiku. Pa! Zapomniałam o brzuszku. Raz. Dwa. Pa!